myśli, z waszych komentarzy. Mam nadzieję, że poszukiwania tych wybitnych dzieł sztuki nie odcisnęły piętna na pana mózgu. Wcale! Jakim trzeba być człowiekiem, żeby w swoim wolnym czasie słuchać piosenek, które ryją banie? I to z własnej woli. No, chyba że was siłą trzymają przed ekranem, to mrugnijcie dwa razy. Jacek Tomkowicz, cześć, dzień dobry. Tylko przypominam, że jak komuś nie wejdzie wystarczająco mocno, to tutaj macie tylko przystawki. Linki do piosenek w całości w opisie. I zaczynamy terapię. Pamiętacie rusałkę z arbuzem z 7 odcinka? Ja sołam jakoś te. Ona już odchodzi w niepamięć. Teraz na topie jest pani z ogórem. To jest pani Leticia Sabater, popularna hiszpańska osobowość telewizyjna w utworze Toma Pepinaso. Z hiszpańskiego na nasze weź ogóra. A, ona zasłynęła w latach 90. występami w programach dla dzieci. Więc trzymam kciuki za dalszy rozwój kariery, bo ewidentnie idzie w dobrym kierunku. W temacie piosenek dla dzieci, jeśli już się wam znudziło puszczanie swoim dzieciom reklamy Shopee, to zawsze możecie im puścić niemiecką piosenkę dla dzieci o odbycie pawiana. Ja przetłumaczę. Witam, czy mogę zobaczyć twój tyłek? Czekaj, muszę się odwrócić. O, ma wzór. A mój? Pawian patrzy na swój tyłek. Wszystko jest czerwone. O nie, czy nie może być inny? Nie będę się wdawał w dyskusję, czy pytanie nieznajomej witam, czy mogę zobaczyć twój tyłek jest na miejscu, no ale widocznie Niemcy tak flirtują. Jak dobrze wiecie, na tym kanale zajmuję się promocją największych talentów i teraz kolejny niemiecki talent, który powinniście poznać, bo on jest jak całe Modern Talking, tylko w pojedynkę. Gerhard Müller. Jetzt oder nie, muss ich dir sagen. Sorry, Jerry, ich muss das einfach wagen. Jaki kraj, taki Norbi. Chciałem dla was sprawdzić, o czym to jest, czy przypadkiem też nie o pawianie, ale jeszcze nikt nie dodał tekstu. Tytuł Teraz albo nigdy, więc mogłoby robić za muzykę do Bonda. Muss ich dir sagen. A, ja sprawdziłem, on ma też sklep online z gadżetami dla fanów. Więc jakbyście szukali dla mnie jakiegoś prezentu, to no niczego nie będę sugerował, ale jeśli chodzi o koszulki, to mam rozmiar S. Czekajcie, bo jak już był niemiecki Norbi, to teraz czas na włoskiego Rudiego Schuberta. Scappa la pipi papa. To z włoskiego na nasze tato muszę siku. I nie chcę się czepiać, ale jakby z taką miną chodził w okolicach placu zabaw, to najprawdopodobniej by poszedł siedzieć. Dobra, bo my tu takie słodkie pierdu odstawiamy, a jednak nazwa piosenki, które ryją banie, zobowiązuje. To co tam w Japonii? Zaniepokojonych uspokajam, nie zakrztusił się mikrofonem, ale szatan też chyba z niego nie wyszedł, bo w latach 80. odmówiono im występów w całej Japonii po tym, jak w trakcie koncertu koparką rozwalili ścianę, a innym razem wokalista chciał rzucać w widzów koktajlami Mołotowa. A, i bardzo przepraszam, ale mimo wielu prób nie udało mi się namierzyć, co to za utwór z ich bogatej dyskografii. Czy kolejną piosenkę brać bardziej z kategorii 12 wyświetleń, czy z kategorii ale tego to nie wrzucisz? Dobra, przemyślałem. Leci kategoria tego to nie wrzucisz, a później niech się dzieje. Klasyk z początków polskiego internetu i top komentarz. Wtedy pan rzekł.
Kto śpiewa, modli się dwa razy, a kto robi remiksy drum and bass, ten zasiądzie po prawicy Boga. Amen. I uwierzcie mi, przyjdzie wam ten remiks do głowy przy najbliższej okazji, w najmniej oczekiwanym momencie. Nawet wiem jaki. Dobra, to teraz coś na uspokojenie, też z Polski. I to będzie element romantyczny. Element romantyczny nie ryjący bani. Jesteś mą imaniołem, jesteś moją jedyną. To wrzucam tylko dlatego, żebyście mieli gotowca na walentynki 2023 i 2024 i 2025. Jesteś mą imaniołem, jesteś moją jedyną. Podobno to działa nawet lepiej niż niemiecki flirt na pawiana. Bo ja bardzo kocham cię. To jak już jesteśmy przy romantycznych utworach i nieprawdopodobnych talentach muzycznych, to może wycieczka do Rumunii i taki początkujący Sandu Ciorba. Uważam, że to jest najładniejsze w historii rumuńskiej muzyki. Kto uważa inaczej, czekam na kontrargumenty. A co do walorów artystycznych tego wykonania, to jakbyście ich chcieli ściągnąć na wasze wesele, to od razu bierzcie z tancerzami i wideofilmowaniem. To może będzie rabat. Dobra, to był taki muzyczny mainstream, bo było czuć pieniądz, blicht, wyświetlenia. A teraz utwór, który ma w tym momencie, sprawdzę, żeby było aktualne, 12 wyświetleń. Z czego połowa jest moich. Najbardziej zauroczyli mnie tym, że dodali sobie do tytułu dopisek hit 2021. Święte słowa, tylko po prostu 8 miliardów ludzi o tym nie wiedziało. Czekam na dystrybucję tej przebojowej płyty w Polsce, bo wróżę bestseller Empiku. Ja będę patronem medialnym. Piosenki, które ryją banie i teraz gość, który patronatu medialnego nie potrzebuje, bo z nim jest odwrotnie niż z DJ-em Energy. U DJ-a Energy, przypomnę, 12 wyświetleń, z czego połowa moich. A co do następnego zawodnika, to krąży legenda, że podobno jest ktoś, kto jeszcze go nie widział. Mety i staboj, sikie bygule. Mikie bygule. Ale bygule. Dla wszystkich zagubionych jest to wykonanie utworu Jasona Derulo Wiggle. I tak, Derulo mógłby u niego co najwyżej robić chór. Derulo w Zakopanem 2021, więc mam kandydata do Sylwestra Marzeń 2022. Pytanie, czy TVP na niego stać. Na baby i z taboj, sikiciugle. Bo to jest tak. Z tak ogromnym talentem to albo się musisz urodzić, albo naprawdę dużo ćwiczyć. Ale są też tacy, którzy nie dość, że mają nieprawdopodobny talent, to jeszcze każdy dźwięk mają wypracowany. I tutaj już bez żartów, bo zaśpiewać mega przebój Four Non Blondes lepiej od oryginału, to naprawdę trzeba być nim. Wiem, że czekacie na refren, to nie przeszkadzam. Aż chciałoby się zapytać, czy jego miejsce jest w szkole, nie wiem, Elżbiety Zapędowskiej. Jak najbardziej. Jako wykładowcy.
Z jego bogatych wykonań wybrałem jeszcze jedno i już jest na moim Instagramie. Wbijajcie i obserwujcie, link w opisie. Mam jeszcze dwie prośby. Wbijajcie na kanał tego dżentelmena i komentujcie, że chcielibyście w jego wykonaniu usłyszeć piosenkę akcentu Przekorny los. A i nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, bo myślę, że po tym odcinku przekroczymy 300 tysięcy subów. Zostawiajcie łapki w górze, jeśli wam się podobało. A jeśli komuś mało, na moim kanale czeka nowa seria reklamy, które ryją banie. Jest też nowy odcinek newsów. Jacek Tomkowicz, wielkie dzięki i do zobaczenia!